Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat trądziku różowatego z panią docent Janną Czuwarą, kierownikiem pracowni immunodermatologii i histologii skóry, specjalistą dermatologiem i doskonałym ekspertem w wielu dziedzinach, ale m.in. w zakresie trądzika różowatego. Pani docent widziała w życiu. Ogromną liczbę pacjentów z trądzikiem różowatym, czy jakiś pacjent, który szczególnie zapadł w pamięć? Tak, proszę Państwa, pacjent z trądzikiem różowatym, jasny fototyp, kucharz z zawodu. A więc warunki pracy wybitnie sprzyjające utrzymywaniu się wysokiej temperatury i oczywiście w związku z tym poszerzonych, utrwalonych naczyń krwionośnych i na tym podłożu powstawanie zmian zapalnych. Czy zmiana zawodu spowodowała, że ten trądzik się poprawił? Często tak jest, że nie wszyscy pacjenci będą decydować się na zmianę zawodu. Warunki pracy niewątpliwie sprzyjały chorobie, która na działanie czynników drażniących, zwłaszcza takich, jest bardzo podatna. A leczenie jakby ogólne to też jest oczywiście tutaj do, do pogodzenia z tym. Natomiast to nie był pacjent, który zmienił pracę, także próbowaliśmy i nie było to łatwe, bo trącik różowaty, jak pani profesor wie, ja państwo, też jest chorobą o bardzo złożonej etiopatogenezie. To prawda. A cokolwiek jest trądzik różowa. Dla dermatologów to jest stan zapalny skóry i przewlekły stan zapalny i to jest powód, dla którego, że jak trądzik różowaty się ma, to się go ma w różnych fazach. Można mieć w fazie wyciszenia, można mieć w fazie zaostrzenia, ale wpływ czynników środowiskowych ma ogromny wpływ na tą chorobę. Pewna konstrukcja psychiczna również i to, o czym jeszcze będziemy za chwilę mówić, to dysregulacja układu immunologicznego ma również ogromny wpływ na utrzymanie przewlekłości tej choroby. Czyli przewlekła choroba z różnych powodów Manifestująca się rumieniem, który z czasem robi się utrwalony. Na podłożu takiego właśnie rumienia widoczne są z czasem poszerzone naczynia krwionośne. To jest to, co w dermatologii my nazywamy takim trudnym wyrazem, telangiektazje. I na podłożu takiej przekrwionej, rumieniowej twarzy z czasem powstają zmiany zapalne, rumieniowe grudki albo właśnie krostki. I jedna z cięższych odmian trądziku różowatego, spotykana częściej u mężczyzn, często na takiej łojotokowej, grubej skórze, to jest taka forma przerostowa, czyli taki właśnie nos z takimi powiększonymi gruczołami łojowymi, taki guzowaty, albo inna odmiana, która ze szczególnym opodobaniem w trądziku różowatym dotyczy oczu. I wtedy dochodzi do zajęcia brzegów powiek, które są związane z obecnością właśnie takich zmian, które są taką zmorą w funkcjonowaniu i też dają dolegliwości. Czyli przewlekła choroba najczęściej rozpoczyna się zmianami rumieniowymi na twarzy, potem telangiektazja, potem w obrębie tych zmian grudki, kroski i inne zmiany. I to, co Pani docent powiedziała, może warto podkreślić, dlatego że czasami te osoby sprawiają wrażenie na swoich znajomych osób, które mają tendencję do picia alkoholu. Z powodu tego dużego czerwonego nosa, a to jest po prostu trądzik różowaty. A też, co Pani docent zwróciła uwagę bardzo słusznie, ten problem trądzika różowatego ocznego, dlatego że wtedy czasami leczymy odrębnie u okulisty oczy, u dermatologa trądzik różowaty, a to jest ta sama przyczyna i warto o tym powiedzieć. Pani docent wspomniała o mężczyznach, którzy szczególnie często mają te zmiany przerostowe w obrębie nosa, ale tak najczęściej, kto choruje na trądzi grużowaty? Kobiety. Kobiety, bo mm, kobiety, kobietom przeszkadza. Łatwo czerwieniająca się rumieniowa twarz, po kieliszku wina, w zdenerwowaniu, w stresie. Trudno unikoć, unikać pokerowej twarzy, kiedy ma się trądzik różowaty, a zwłaszcza jak nam na czymś zależy, łatwo się czerwienimy. Więc kobiety widzą ten problem bardziej, zgłaszają się do dermatologów z tym problemem, myślę, że szybciej. Mężczyźni do jakiegoś czasu, aż... Im ta choroba zacznie przeszkadzać, czyli zmiany bardziej zapalne, albo właśnie te takie przerośnięte, takie trochę kulfonowate nosy. Przepraszam za określenie, ale to tak dla zobrazowania, rzeczywiście kojarzące się z tym, że dobrze się je i pija. Jeżeli chodzi o trądź gróżowatych, lokalizacje, to właściwie można powiedzieć, że prawie tylko i wyłącznie skóra twarzy, chociaż ostatnio też się mówi o skórze włosionej, że być może tam też się mogą manifestować zmiany rumieniowe. Tak. I, I jeżeli chodzi o częstość występowania, tu statystyki są podzielone, ale myślę, że takie 5% na pewno. Niektórzy mówią, że nawet do 10% osób nie choruje na trądzik różowaty, jeżeli chodzi o tę populację jasnej skóry. Czy wiemy, dlaczego się rozwija trądzik różowaty u jednych, a u innych nie? E, jest kilka koncepcji. Jedna mówi, że mm, pierwszy taki element to jest wybitnie wrażliwy na skórek. Rzeczywiście na skórek, który reaguje na powiew wiatru, reaguje na zmiany zmiany temperatury, na potarcie i w wyniku pewnych mechanizmów w tym skórku, które związane są na taką rzeczywiście tutaj dużą percepcję i taką właśnie no, na, na odbieranie nadmierne tych bodźców, które są w życiu codziennym dla innych niezauważalne, związane są ze stymulacją stanu zapalnego w skórze, właśnie z tym takim przekrwieniem, z obecnością różnych czynników zapalnych, które właśnie zaczynają się aktywować i co więcej wiemy, że z czasem mają Wpływ na utrzymanie poszerzonych naczyń krwionośnych, mało tego, również sprzyjają tworzeniu nowych naczyń. A na tym podłożu zmiany zapalne, które chętniej zostają i, co jest niezwykle ważne, zaczynają skórę niszczyć. A więc chciałabym powiedzieć, że trącik różowaty, im szybciej zdiagnozujemy i będziemy go leczyć, tym lepiej dla każdego pacjenta, żeby uniknąć procesów właśnie takich no, związanych z destrukcją, ze zniszczeniem skóry. To ważne, żeby leczyć szybko, do tego za chwilę dojdziemy. Natomiast jeszcze kilka słów o takich czynnikach zewnętrznych. Pani docent m.in. jest też ekspertem w zakresie wpływu dymu papierosowego na skórę. Czy tutaj dym papierosowy może mieć znaczenie, jeżeli chodzi o to trądziek Przeprowadzono badania populacyjne na dużej grupie y Pacjentów I okazało się, że samo palenie nie decyduje o tym, że ten trądzik różowaty wystąpi częściej, ale stwierdzono, że ci, co palili, mieli więcej zmian zapalnych. To trochę jak w trądziku zwyczajnym. Tam wiemy, że też jest związek, prawda? Z paleniem, to tutaj zmiany zapalne wiążą się z paleniem, natomiast samo wystąpienie trądziku różowatego wydaje się, że nie. Czy różnice między trądzikiem zwyczajnym a trądzikiem różowatym są duże? To są dwie zupełnie różne choroby. Czy to jest spektrum tej samej choroby? Nie, zupełnie. Inne i powiem Państwu taką też ciekawostkę, że my nadal mówimy w języku polskim trądzik różowaty. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że w, w literaturze międzynarodowej mówi się wyłącznie rozace albo rozejścia, to w zależności od tego, jaką, jaką terminologię przyjąć, a więc wyraz akne zupełnie się pomija. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest choroba, która zaczyna się w jednostce włosowo-łojowej. To jest choroba, która zaczyna się i wiąże właśnie z tą dużą wrażliwością naskórka przełożeniem tej sygnalizacji z naskórka na mechanizmy zapalne w skórze związane z rozszerzeniem naczyń, z utrwaleniem właśnie tego ziejącego, Charakteru tych naczyń, no i stanu zapalnego, a więc zupełnie jakby inny związek, jeżeli chodzi o przyczyny. I też w języku polskim to słowo jest to samo, czyli trądzik, tylko różne przymiotniki. Natomiast w języku angielskim rzeczywiście mówimy na trądzik akne, a na trądzik różowaty rozejsia, czyli dwie zupełnie różne jednostki o innej patogenezie i też może jest trochę podobieństw w leczeniu, ale nie tak dużo. Jeszcze jedna rzecz na temat trądzika różowatego, jeżeli chodzi o czynniki indukujące. Jeżeli osoba, która choruje na trądzik różowaty, wyjdzie z klimatyzowanego pomieszczenia na zewnątrz, a jest lato i bardzo ciepło, to wtedy zazwyczaj ten trądzik różowaty jest bardziej widoczny, naczynia się rozszerzają, skóra się robi bardziej zaczerwieniona. Czy to wynika z ultrafioletu, czy to wynika ze światła widzialnego, czy to wynika z tej wysokiej temperatury? Z różnic temperatur na pewno. E, oczywiście jak jest naczynia są zawsze w takim stanie skurczu. Natomiast w momencie, kiedy jest podwyższenie temperatury wewnętrznej ciała, też wystarczy, albo na zewnątrz, to powoduje rozszerzenie naczyń. I rzeczywiście to rozszerzenie naczyń jest takie tutaj no, w trądziku różowatym nadmierne. E, a więc poza zmianą temperatury z zimnej na ciepłą, Oczywiście samo promieniowanie ultrafioletowe również ma ogromny wpływ. My wiemy, że pacjenci z trądzikiem różowatym, jasna skóra, duża wrażliwość, to co powiedzieliśmy, prawda, ta percepcja odbierania różnych czynników z zewnątrz powoduje, że no, fotoprotekcja jest bardzo ważnym elementem prewencyjnym i w ogóle dającym skuteczność terapii w trądziku różowatym. Jakby jeżeli chodzi o leczenie, o, do tego wrócimy, to jest składowa wielu różnych elementów, ale wróćmy do rozpoznania. Za chwilę zapytam, jakie mogą być choroby podobne, które trzeba różnić ale czy są jakieś kryteria rozpoznania trądzika różowatego? Tak, rzeczywiście od 2017 roku zebrała się taka grupa ekspertów, gdzie zaczęto mówić o kryteriach takich pewnych, diagnostycznych, jak również kryteriach takich pomocniczych, mniejszych i większych. Jeżeli chodzi o kryteria diagnostyczne, to pierwsze to rumień taki utrwalony, ale gdzie? W centralnej części twarz, czy policzki, nos, tutaj, prawda... Centralna część czoła, to jest kryterium, które mówi o tym, że jest trądzik różowaty, a druga to jest właśnie ta forma przerosła, czyli widzimy, prawda, takie pogrubiałe fragmenty skóry z ziejącymi gruczołami łojowymi i między nimi naczyniami krwionośnymi o takim utrwalonym charakterze, czyli głównie nos, ale może być też taka tutaj na czole, lokalizacja czy na brodzie. I to są takie kryteria pewne, które mówią, że tak, trądzik różowaty wygląda, tu wątpliwości nie ma. Z kryteriów powiedzmy większych, tak, Dniamy. Właśnie rumień napadowy, właśnie obecność grudek krostek, jak również zmiany Ocznych, czyli to będą zapalenie brzegów powiek, poszerzone naczynia krwionośne, ale również zapalenie spojówki i rogówki, czy twardówki. I rogówki też w tych kryteriach jak najbardziej się znajduje. I tu pacjent ma dwa takie kryteria: to trądzik różowaty yy, można mu rozpoznać. I wreszcie kryteria mniejsze, pomocnicze, to dolegliwości, które skóra z trądzikiem różowatym daje. Kłucie, pieczenie, obrzęk, który też na tej twarzy może wystąpić a więc takie bardziej objawy subiektywne są bardziej pomocne. Niż diagnostyczne, ale one mówią o tym, że ta skóra na pewno jest wrażliwa. Czyli można powiedzieć, że trądzik różowaty rozpoznajemy głównie na podstawie obrazu klinicznego. Czy tutaj jakieś dodatkowe metody diagnostyczne mogą być przydatne? No, my jako dermatolodzy stetoskopy zamieniliśmy na dermoskopy czy dermatoskopy i oczywiście przyłożenie dermoskopu i oglądanie takiej skóry w powiększeniu ma dla nas niezwykle ważny element diagnostyczny, bo przybliża nas właśnie do tego, czy są naczynia krwionośne, czy to jest właśnie tylko rumień, czy te naczynia krwionośne poszerzone, czy grudki zapalne, czy krostki, które na tym podłożu są. Także dermoskopia jest też bardzo pomocna. Natomiast z dermatologicznego ważnego punktu widzenia zawsze mówię, że nie każda czerwona twarz to trądzik różowaty, a więc diagnostyka różnicowa jest w trądziku różowatym, jak się jest dermatologiem, niezwykle ważna. To ja zapytam o te choroby, które mogą wyglądać podobnie jak trądzik różowaty. Jeżeli chodzi na przykład o polimorficzne osudki świetne, wielopostaciowe osudki świetne, w jakim stopniu ta choroba jest podobna, a w jakim stopniu jest inna? Ta występuje w okresie pierwszego nagłego nasłonecznienia i oczywiście może zajmować twarz, charakteryzuje się, jak pani profesor mówi, polimorficznością, czyli mogą być u jednego rumieniowe zmiany, rumieniowo-obrzękowe, u innego grudki, u jeszcze innego zmiany o charakterze wyprysku i dochodzi bardzo też często, zwłaszcza jak są odsłonięte małżowiny uszne do powstawania tych zmian tu, plus okolice takie eksponowane, jak chociażby prawda, klatka piersiowa czy ramiona. To lokalizacyjnie... I klinicznie, jeżeli chodzi o wygląd zmian skórnych, może być bardzo pomocny w różnicowaniu. I te zmiany mają to do siebie, że swędzą lub pieką. Druga choroba, bardzo często mylona z rądzikiem różowatym, to objawy skórne tocznie. My tak mówimy klasycznie, ten motyl, prawda? Jak odróżnić będzie grużowaty od zmian w toczni? Jeżeli chodzi o toczeń rumieniowaty, on ma różne swoje odmiany. I rzeczywiście klasyczny motyl to jest taka definicja założenia tego układowego tocznia rumieniowatego, a więc też centralna część twarzy z zajęciem rzeczywiście grzbietu, noca i policzków, stąd to porównanie do motyla. Ta odmiana najczęściej wiąże się z ekspozycją słoneczną i w ogóle nad wrażliwością na słońce, ale też potrzebne są kryteria ważne do rozpoznania układowego tocznia tocznia rumieniowatego, a więc patrzymy, czy pacjent poza tą nadwrażliwością ma pewne odchylenia w badaniach laboratoryjnych, czy ma też obecność przeciwciał przeciwjądrowych, czy na przykład nie jest osłabiony, czy nie gorączkuje, no tak jak to w układowym toczniu rumieniowatym może być, zwłaszcza w tej ostrej fazie. W innych odmianach tocznia rumieniowatego, kiedy mówimy o fazie tej przewlekłej, czy tej właśnie podostrej, niewątpliwie ten element ekspozycji na słońce jest kluczowy i może mieć zmiany obrączkowate albo zmiany, jeżeli chodzi o postać przewlekłą, które dają rogowacenie mieszkowe. To jest charakterystyczne, że te zmiany są szorstkie. W trądziku różowatym takiej szorstkości nie ma, to jest głównie proces dotyczący skóry właściwej, a więc na skórek nie jest zajęty procesem zapalnym i z zasady ta skóra jest jeżeli dobrze pielęgnowana, jest gładka. I jeszcze z tych chorób podobnych, yy, ostatnia, o którą chciałam zapytać, niezwykle ważna yy, i też taka, którą często widzimy w naszej praktyce klinicznej. Trądzik różowaty posteroidowy. Tak, to też trochę rzeczywistość pacjentów, to że na przykład mogą się zgłaszać no, typowa dermatoza zapalna, czerwona na twarzy, no i nigdy w niej nie dajemy miejscowych glikokortykosteroidów. To niezwykle ważne, dlatego że po nich jest tylko gorzej, bo rzeczywiście na podłożu wrażliwej naczyniowej skóry może powstać trądzik różowata. czym się charakteryzuje? Charakteryzuje się występowaniem właśnie zmian najczęściej krostkowych, bardzo jednolitych w wyglądzie, i tutaj jest pomocne to, czy pacjent stosował, a jak długo. I jeżeli nam się to ułoży w całość, to my wiemy, że to jest właśnie posterydach. Mogą być pacjenci, którzy łykają z różnych powodów glikokortykosteroidy ogólne, mówimy teraz systemowe. U nich też może wystąpić trądzik posterydowy, i oczywiście, jakby no. Trudno tego pacjenta potem się leczyć. To prawda. Też warto podkreślić, że glikokortykosteroidy do stosowania miejscowego można kupić bez recepty, w związku z czym też to ważne, aby podkreślić: nie leczmy trądzika różowatego czy niczego na twarzy, nie leczmy sami, dlatego, że tutaj niewątpliwie jest potrzebna wiedza dermatologiczna. Zadam jeszcze jedno pytanie. Bo tutaj pani docent powiedziała o tej tendencji do zmian rumieniowych. Czy jeżeli ktoś, kto ma lat kilkanaście, ma tendencję do zmian rumieniowych, łatwo się czerwieni, czy należy tę osobę monitorować pod kątem możliwości rozwinięcia trądzika różowatego, czy takich obaw nie powinniśmy mieć? Znaczy łatwo czerwieniąca się, Twarz w młodości, w dzieciństwie no predysponuje do trądziku różowatego. Także właśnie jakby, oczywiście nie jesteśmy w stanie temu zapobiec, ale myślę, że te, no, dobrze by było, żeby świadomość tego, jak żyje i na co tej skóry nie narażać, była jednak no, taką pewną świadomością, że ja mam taką skórę, o którą muszę inaczej dbać niż, niż pozostali rówieśnicy. I żeby nie wybierać zawodu kucharza. Żeby nie wybierać zawodu kucharza. Pani docent jest doskonałym dermatopatologiem, zresztą jedną z niewielu w Europie z takim europejskim egzaminem. Czy tutaj histologia czy dermatopatologia może być pomocna w diagnostyce różnicowej? Pani profesor, proszę Państwa, wycinków z trądziku różowatego z zasady nie pobieramy, bo jest to twarz i tylko w przypadkach wątpliwych, bo należy też pamiętać, że inne choroby poważne, właśnie jak wspomniany toczeń rumieniowaty, tak? czy to skórny, czy układowy, może imitować trądzik różowaty, ale też zmiany zapalne w trądziku różowatym, które na przykład nie odpowiadają na leczenie, budzą nasze wątpliwości, czy to nie jest prawda jakieś małe ognisko raka skóry, a raka podstawno-komórkowego, bo ten najczęściej, Częściej też na twarzy i to na nosie najczęściej lubi występować, a więc wtedy pobieramy wycinki, jak mamy wątpliwości co do rozpoznania. Ale jeszcze są sytuacje, kiedy trądzik różowaty współistnieje z innymi chorobami. I wtedy na przykład nie odpowiada na klasyczne leczenie, jak w trądziku różowatym, i musimy wiedzieć dlaczego. I to jest też taki element ważny diagnostycznie. Może niekoniecznie biopsja, aczkolwiek ona nam powie, że mamy dodatkowo współistnienie wyprysku, który wymaga trochę innego traktowania niż trądzik różowaty, albo cechy nadwrażliwości na słońce i pacjent też powinien wiedzieć jak się przed tym słońcem chronić albo jak tą skórę hartować. Czyli musimy wziąć pod uwagę nie tylko trądzik różowaty, ale też skórę wrażliwą, być może wrażliwość na niektóre elementy czy preparaty stosowane miejscowo, ale też alergię kontaktową na kosmetyki i na leki, które są stosowane miejscowo. Także czasami taki konglomerat różnych przyczyn może powodować zmiany skórne, które są trudne do Dlaczego? rozpoznania i trudne do leczenia. W ten sposób przechodzimy do leczenia. My nagramy osobny filmik na temat leczenia dla lekarzy, natomiast na poziomie takim ogólnym. Jakie by było podejście, Pani Docent, do leczenia trądzik różowatego? Pierwsza rzecz to oczywiście to badanie z dermoskopem już nam powie, na ile ta skóra jest prawidłowo pielęgnowana. Czyli, żeby pacjent, pacjentka wiedziała, że nie pocieramy tej skóry, że nie myjemy preparatami o na przykład zasadowym pH. Bardzo ważne jest to, że stosujemy wszystko to, co skórę łagodzi. Wszystko to, co zachowuje kwaśne pH, czyli wszelkiego rodzaju syndety, czyli mydła bez mydła, albo na przykład wody termalne, które koją, łagodzą, trochę też chłodzą, uzupełniają pewne elektrolity w naskórku w warstwie rogowej. Niezwykle ważne jest to, żeby zapewnić szczelność naskórka. I tą szczelność naskórka zapewniamy molientami. Szeroko rozumianą grupą różnych preparatów, które nakładane na skórę mają się łatwo wchłaniać i rzeczywiście tą barierę, tą lipidową tutaj odbudowywać, żeby nie dochodziło do patologicznego tutaj wysuszania skóry. My to w dermatologii nazywamy przez naskórkową utratą wody. A więc taki element. I myjemy się Rękami. To jest bardzo ważne. Nie żadnymi szczotkami, nie żadnymi jakimiś, nie wiem, sonicznymi takimi, jakimiś preparatami. To też bardzo dziesiątkuje układ mikroflory bakteryjnej na powierzchni skóry, więc takich rzeczy unikamy i też z zasady różnych olejków, które tak naprawdę różnie na tą skórę mogą działać. A więc pielęgnacja niezwykle ważna a jeżeli chodzi o dobór preparatów, jak również sam sposób mycia i nawilżania, jeżeli chodzi o taką codzienną, codzienną dbałość i higienę. Jeżeli chodzi o preparaty leczące, to mamy antybiotyki i preparaty związki o działaniu przeciwzapalnym z wykluczeniem... Glikokortykosteroidów miejscowych, a w bardziej zaawansowanych, zapalnych zmianach trądziku różowatego mamy e, n, antybiotyki, ewentualnie do rozważenia niskie dawki e, pochodnych witaminy A. A jeżeli to są zmiany przerostowe na nosie, to co wtedy możemy zrobić? W przypadku zmian przerostowych na nosie, w zależności od stopnia i zaawansowania, możemy rozważać preparaty, które są pochodnymi witaminy A i mają wpływ na przebudowę gruczołów łojowych, jak również mają wpływ na przebudowę skóry właściwej, żeby. Guzowatych takich form, jeszcze że tak powiem, tutaj uzyskać ten, ten, to zmniejszenie. E, no i metody chirurgiczne, które brzmią strasznie, ale dają bardzo duże poprawy, jeżeli chodzi o rzeczywiście takie guzowatości nosa. Jak jesteśmy przy zabiegach, to mam takie pytanie, bo pani docent, jako osoba o niezwykłej wszechstronności w dermatologii również jest ekspertem w zakresie zabiegów dermatologii estetycznej czy osoba z trądzikiem różowatym może mieć wykonywane zabiegi dermatologii estetycznej. Proszę państwa, może, ale zależy jakie, bo dermatologia estetyczna to jest naprawdę ogromna y, y, ogromna gałąź jeżeli chodzi o medycynę, ale też różne zabiegi. Z zasady tych pacjentów nie drażnimy Czyli to jest niezwykle ważne, że jeżeli chodzi o zabiegi, to jeżeli laser to taki, co zamyka naczynia, a nie taki, co prawda, drażni i, i stan zapalny spowoduje, że pacjent będzie czerwony, obrzęknięty przez najbliższe kilka dni, to nie są wtedy najlepsze metody dla tych pacjentów. Zależy nam, żeby tą skórę wyciszać. Czyli wszelkiego rodzaju maski takie łagodzące, a to jest dobry pomysł. Jeżeli peelingi to tylko bardzo delikatne, które nawilżają, i to, co ważne z, peeling, z takiego punktu widzenia, jak działają peelingi, dostarczają Właśnie związków, które hamują wolne rodniki tlenowe. O tym zapomniałam powiedzieć, ale rzeczywiście ta aktywność do destrukcji skóry czy, czy nawet naskórka w wyniku aktywności właśnie tych m, takich reaktywnych form tlenu jest w trądziku różowatym duża, więc wszystko to, co zmniejsza i wypłukuje i, i inaktywuje te wolne rodniki będzie cenne. I od kilku lat opisywany taki też bardzo korzystny wpływ mikrodawkowania neurotoksyny, jeżeli chodzi o rumień na twarzy. Czyli o ile lasera nie zastosujemy w okresie letnim, a wtedy ten rumień potrafi być bardzo dokuczliwy, do rozważenia mikrodawkowanie małymi dawkami neuromodulatora w technice mezoterapii na skórę twarzy. Skoro mówimy o rumieniu, to jest też preparat, preparat do stosowania miejscowego, który powoduje... Chwilowy skurcz naczyń, czyli jeżeli potrzebujemy na krótko wyglądać dobrze, to możemy ten preparat zastosować, ale on terapeutycznie długofalowo nie ma znaczenia. Natomiast chciałam zapytać, czy dieta ma tu jakiekolwiek znaczenie? Ma, ma, proszę Państwa, pikantne posiłki na pewno stymulują rumień, cynamon, czy na przykład kapsaicyna to taka, co jest w papryczkach chili? Każdy wie, jak potem się kuchnie i ta twarz taka się robi, rzeczywiście też taka wrażliwsza. E, poza alkoholem, o którym też wiadomo, że rozszerza naczynia krwionośne, e, ale o takich czynnikach, właśnie jak te ostre przyprawy, warto pamiętać, żeby z zasady ich unikać. Proszę również pamiętać, że my wiemy, że pacjenci z trądzikiem różowatym częściej mają problemy jelitowe. To jest refluks, to jest na przykład zespół nadwrażliwego jelita, a więc ta flora. Bakteryjna nie do końca jest prawidłowa, a więc to, co odbudowuje prawidłowość tej flory, zmniejsza uczucie wzdęcia czy tam właśnie tej zgagi, też będzie miało istotny wpływ na to, że ta twarz nie będzie taka czerwona i nie będzie miała takiej chęci do powstawania zmian zapalnych na tym podłożu. Kiedyś się mówiło, że osoby z trądzikiem różowatym mają większą tendencję do tego, żeby mieć helikobakter. Czy to prawda? Teraz uważa się, że jest to bardziej kontrowersyjne niż udowodnione, ale wiemy, że ten przewód pokarmowy na pewno ma wpływ i ta dyskusja między przewodem pokarmowym a skórą jest w trądziku różowatym, również nie tylko zresztą w nim. I my wiemy, że to co jemy e, istotnie przekłada się też na stan zapalny skóry. Jeszcze jedno pytanie o leczenie. Jak długo typowo trwa leczenie? Czy możemy coś zrobić, żeby te zmiany nie nawróciły? To trudne pytanie, pani profesor, zwłaszcza jak ten trądzik różowaty to jest pewna konstrukcja genetyczno-fenotypowa, czyli jasna skóra wrażliwa i tak dalej. Natomiast tak, nie chcemy na pewno zmian zapalnych, jako dermatolodzy na tej skórze widzieć, bo to jest trochę porażka, jeżeli chodzi o leczenie, więc zmiany zapalne, kilka tygodni przyjmowania antybiotyków. Jak długo leczymy trądzik różowaty? Kilka tygodni, a można powiedzieć przez całe życie. W zależności od tego, czy mówimy o prewencji, o terapii podtrzymującej czy o terapii interwencyjnej, kiedy są zmiany zapalne. W przypadku zmian zapalnych mówimy o kilku tygodniach, kilku miesiącach antybiotykoterapii. Jeżeli chodzi o leczenie miejscowe, to zawsze. Jeżeli chodzi o preparaty o działaniu właśnie łagodzącym, przeciwzapalnym czy z grupy antybiotyków miejscowych i wreszcie ta pielęgnacja, która jest kluczowa. To, jak pacjent żyje, no to nie mamy wpływu. Natomiast jeżeli ja, ja mam pacjentów, którzy lubią ćwiczyć, chodzą na siłownię i to sprawia im przyjemność, tak? Tego nie można im zabronić, dlatego że jak się, prawda, spocą i umordują, to że będą czerwoni, no wpisane. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby mieć świadomość, że na przykład przed słońcem to się muszę chronić. Natomiast jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny, no to wtedy jestem przygotowany na to, że ta twarz będzie czerwona. To jak pacjent żyje, jaki ma zawód, ma istotny wpływ, jeżeli chodzi właśnie i co je, ma istotny wpływ, na ile ta choroba nawróci, stres. No ona to nie mamy wpływu, ale mam pacjentów, każdy z nas ma jako dermatolog, że wie, że jak jest stres, to ta choroba, która jest wpisana... Nasz byt, no, też da o sobie znać. Czyli unikamy stresu albo uczymy się, jak sobie z nim radzić. To prawda. Warto podkreślić, że niezależnie od ogólnych zasad leczenia, zawsze lekarz podejmuje decyzje indywidualnie, w zależności od konkretnej sytuacji i konkretnego pacjenta. Także nie ma ogólnych zasad, które by były właściwe dla każdego. Na tym chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani docent Janna Czuwara, była naszym gościem. Zaproszę jeszcze panią docent na taki film na temat leczenia dla lekarzy wyłącznie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor, dziękuję państwu.